Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna, witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, zapraszamy Was na czytanie. To jest czytanie na rok kolejny 2023 dla bliźniąt. Oczywiście bierzemy pod uwagę tutaj znak Słońca, Księżyc, Ascendent i Wenus. Pamiętajcie o tym, żeby podejść do czytania z dystansem, z luzem, nie programować się, nie trzymać się tego wszystkiego kurczowo, słuchać w tym wszystkim siebie, bo tak naprawdę poprzez to czytanie czy poprzez karty komunikujecie się ze samymi sobą. Co jeszcze? Przepraszam. Będziemy tutaj wyciągać zwierzątko na samym początku, które będzie z Wami, czy będzie z Wami pracować, będzie Wam towarzyszyć w kolejnym roku i potem zobaczymy, co dalej. Ok, bliźnięta. Okej, mamy energię węża. Energia węża. Mnie ta karta kojarzy się z końcem cyklu, z domknięciem czegoś, z domknięciem jakiegoś rozdziału, z przyjęciem tego wszystkiego, co było w tym dobre, w takim sensie bardzo szerokim. Czyli to, co w tym Was nakarmiło, ale też Was nauczyło poprzez właśnie doświadczenie, na co wskazało, jakie informacje Wam przyniosło. Mam też takie wrażenie tutaj chęci pozostania ze sobą, może taka potrzeba trochę wycofania się z życia społecznego, nie izolacja, ale poszukiwanie takiego czasu dla siebie i mam takie odczucie potrzeby zintegrowania siebie. Może być tak, że macie tendencję do takiego rozpraszania energii, tak? Jesteście szybcy, jesteście dynamiczni, idziecie w różnych kierunkach, komunikujecie tutaj, dzielicie się informacjami, otrzymujecie te informacje i ja mam wrażenie, że to się zaczyna dziać takie chaotyczne, na tyle, że zaczyna Wam to ciążyć. I będziecie poszukiwać takiego wyciszenia. Tak odbieram na razie tą energię. Będziecie ochraniać siebie i to, co dla Was ważne i poszukujecie takiej energii opiekuńczości. Chcecie się sobą zaopiekować. Przytulić siebie do serca. Tak to odbieram, ale zobaczmy jeszcze. Tutaj też, słuchajcie, odczuwamy może taką potrzebę na tą ciszę, dlatego że ja w tym widzę bardzo dużą aktywność. Nie wiem, dlaczego neurony mi przychodzą do głowy, ale tu może się dużo dziać w Waszej głowie. Może być to związane właśnie z otwarciem się na przykład na większą ilość informacji. I chodzi mi już o takie informacje, że tak powiem, ze świata duchowego, z przestrzeni kosmicznej i z rozwojem duchowym i to jest na tyle intensywne, że będziecie potrzebować tego czasu, żeby móc z tym pobyć i żeby uspokoić to wszystko w Was, tak? Czyli duża aktywność taka neuronowa, bym powiedziała, albo może być tak, że tutaj zadziewają się przemiany na tym poziomie, związane ze zmianą sposobu myślenia, sposobu postrzegania, sposobu funkcjonowania. Może wszystko to, co zebraliście z tamtego roku, czy jeszcze z tego roku, po prostu, że tak powiem, się układa. To wymaga czasu
I stąd to odczucie takiego pewnego jakby nacisku, ale też jakby przeformowują się ścieżki neuronowe. Co mam na myśli? Oglądałam kiedyś taki program, w którym było udowodnione to, że nasze myśli kształtują tą fizyczną postać mózgu, że tak powiem, tak? Było to pokazane. I jeżeli wy mieliście tendencję do myślenia w taki sposób, próbowaliście to zmienić, to jakby to jest pewien proces i ja coś takiego tutaj dostrzegam. Że to jakby się układa w was, tak? To się zmienia. Możecie odczuwać na przykład bóle głowy, nacisk. Oczywiście, jeżeli coś takiego się pojawia i was niepokoi, to sprawdźcie to. Nie brać mnie na słowo. Zawsze trzeba wszystko posprawdzać, jeżeli tak czujecie. Natomiast może tak być, że tutaj po prostu będziecie czuć, bo ja czuję głowę, czyli może być tak, że na przykład czujecie taki nacisk na głowę, tak? I ja mam wrażenie, że to może być właśnie związane z takim otwieraniem się coraz mocniejszym na tą przestrzeń, nazwijmy to kosmiczną. Wąż to jest stróż czy strażnik nieprzebudzonej magii i kreatywnego potencjału. Wąż jest symbolem najwyższego potencjału, kreatywnej mocy życiowej. Ta energia jest uśpiona i znajduje się w podstawie kręgosłupa, właśnie w formie takiego zwiniętego węża. Czyli tutaj, tak jak mówię, możecie mieć taką ochotę wejścia trochę w taki stan medytacji, odkrywania samego siebie czy samej siebie. Może tutaj się właśnie przebudzić to kundalini. Albo może być tak, że się będzie właśnie budził w was ten uśpiony potencjał. Może być też tak, że to się będzie przebudzać, jak będziecie spać. Może będzie się to działo w fazie snu. Może będziecie wchodzić w jakieś takie przestrzenie, po prostu do których możecie dotrzeć w tym momencie poprzez sen. Bo ja mam teraz takie odczucie nowe, że oczywiście to, co powiedziałam, czyli ten spokój, ta cisza, to bycie ze sobą, ta medytacja, ale również okej, mam takie wrażenie, wiecie czego, takiego pulsującego, jakiejś pulsującej formy, którą jesteście wy. I tak jakby ta forma chciała się wydobyć na zewnątrz, nie ta forma, tylko to, co jest wewnątrz tej formy, chce się wydobyć na zewnątrz i może być tak, że wy to ochraniacie, wy to zamykacie, wy to trzymacie, a to już po prostu chce wyjść na zewnątrz. Tak? Więc takie będzie może taki proces wychodzenia tej życiowej energii, nazwijmy to, tej kreatywnej energii, tej mocy na zewnątrz, bo co jest na końcu tutaj tego opisu? Kiedy pojawia się energia węża, to mówi o tym, że there is no more time to waste, żeby już nie tracić czasu, tak? Że już tego czasu nie ma po prostu. No właśnie, zobaczcie, kiedy jest w balansie energia węża, to jest takie dobre prosperowanie, kreatywność, charyzma. Kiedy wychodzi z balansu, to zaczyna i zakończa rzeczy bardzo szybko. I żeby powrócić ją do balansu, to jest potrzebna właśnie medytacja i kundalini yoga. Albo każda forma, moim zdaniem, która po prostu pomoże wam w przywróceniu tego balansu. No właśnie, czyli może być tak, słuchajcie, że to będzie też naprzemienne, że będziecie wchodzić w takie fazy po prostu rozerwania tej waszej uwagi, po czym będziecie się orientować, że tu się coś trochę dzieje jakby nie tak, że to jest trochę poza moją kontrolą i będziecie powracać do stanu równowagi, ale to może być też objaw tego w
wydobywania się z Was tej energii mocy, ale Wy będziecie się uczyć, jakby to ujarzmiać, to trzymać w pewnych ryzach, mieć nad tym władzę, o, tak? Bo może do tej pory nie mieliście władzy nad tym. I teraz uczycie się, jak panować nad Waszym potencjałem. Okej, idziemy dalej. No właśnie, zobaczcie. Chcę powiedzieć wigilancja. To jest taka dociekliwość. Właśnie to jest ten stan medytacji, o którym mówiłam. To poszukiwanie takiego głębokiego stanu wyciszenia. I przeczytajmy. Może być tak, że będziecie chcieli odbyć jakąś pielgrzymkę, jakąś podróż do świętego miejsca albo do miejsca, które Wam się kojarzy właśnie z taką energią życiową czy z energią mądrości. Vigilance. Pozostań taki dociekliwy w tym czasie, ale nie z lęku. Ta dociekliwość oznacza otworzenie się umysłu i zmysłów na informacje, które są Tobie pokazywane, przedstawiane poprzez Twoje oczy, uszy, odczucie fizyczne czy jakieś takie myśli, które się pojawiają znienacka. Otworzyć się na to. Zwrócić uwagę na ten gut feeling, czyli to, co się pojawia w splocie słonecznym. Jeżeli macie jakieś przeczucie, odczucia, słuchać tego. Zwrócić też uwagę na możliwości, jakie się przed Wami otwierają, bo one mogą, może się pojawić jakaś przed Wami szansa, która niesie ze sobą potencjał na poprawę warunków Waszego życia. Czyli bądź, w ogóle chyba to każdy znak otrzymuje, bądźcie uważni. Żyjcie z większą świadomością, odbierajcie informacje i je jakby nie przetrawiajcie w taki sposób, że się na tym zatrzymujecie i po prostu analizujecie to w nieskończoność, tylko to jakby, no jest takie słowo, kurczę, fajne, chyba nawet związane z komputerami, z internetem. Po prostu to przez siebie No i widzicie? Wiecie, o co mi chodzi. Przesyłajcie to przez siebie, tak? I zwracajcie uwagę na to, co Wam to mówi. Zwracajcie uwagę na to, co pochodzi od tych Waszych odczuć, ale czym też są Wasze uwarunkowania, bo to mogą być uwarunkowania, które się w danym momencie uruchamiają i trzeba to odróżnić, tak? Czy to jest uwarunkowanie, czy moja intuicja coś mi podpowiada, tak? Wejść właśnie, zdystansować się bliźnięta. Dystans. Zdystansować się do wszystkiego, wziąć głęboki oddech i po prostu podejść do sytuacji w sposób taki godny. No właśnie. Dobra. Dystans. Do wszystkiego się dystansować. Nie brać wszystkiego za pewnik. Dobra, miłość. Co nam się tu pojawi w miłości?
Cesarzowa, pięknie. Pięknie, cesarzowa, kapłanka, wow. Bardzo dojrzała energia, słuchajcie, bliźnięta. Bardzo dojrzała energia. I to oczywiście może sugerować i kobietę, i mężczyznę, choć jest to bardzo żeńska energia w swoim wyrazie, ale słuchajcie, cesarzowa i kapłanka. Cesarzowa, w ogóle obydwie te karty w przepiękny sposób znowu pokazują mi tutaj to, o czym już mówiłam. To takie zdystansowanie się. To takie niewpadanie w emocje, w jakąś impulsywność, w jakieś takie nieprzemyślane działania, co nie oznacza tego, że czasem nie może się pojawić jakaś spontaniczna reakcja. Oczywiście, że może, ale ogólnie jest w tym wszystkim właśnie ta uważność, ta świadomość, ta obserwacja, ten dystans emocjonalny, połączenie w przepiękny sposób duchowości, bardzo głęboka tutaj, bardzo głęboka duchowość, intuicja, łączenie się ze sobą, słuchanie siebie, widzenie poprzez iluzję i cesarzowa, która jest po prostu wyrazem bezwarunkowej miłości, radości, czułości, opiekuńczości i tworzy przestrzeń, żeby się rzeczy mogły zamanifestować. Wiecie co, bliźnięta? Wydaje mi się, że wy w tym roku będziecie mniej aktywni, bo wy mi się kojarzycie w ogóle z taką aktywnością. I to nie chodzi o to, że nie będziecie nic robić, oczywiście, że będziecie, tylko wydaje mi się, że użytkujecie jakby mniej energii. Robicie mniej ruchu. Wiecie, o co chodzi. Robicie mniej ruchów, a osiągacie tyle samo albo i więcej. To wszystko jest jakby stonowane, spokojniejsze. To może Wam się trochę wydać takie nienaturalne, bo Wy jesteście przyzwyczajeni do tego właśnie takiego trochę szumu, że tak powiem. A tutaj będziecie się uczyć innej postawy i to może Wam się wydawać takie trochę dziwne, może trochę nie Wasze, może trochę nienaturalne, ale jakby jest to dla Was też ciekawe i Wy to chcecie praktykować. I tutaj, jeśli chodzi o miłość, będziecie się kierować tym, zobaczcie, tu jest przecudowna łagodność, tu jest subtelność, tu jest otwartość, ale jest również uważność i świadomość. To nie jest tak, że Wy wpuszczacie kogokolwiek do swojego serca. Nie. Wy już nauczyliście się na tyle, żeby rozpoznać, dlatego ta intuicja, to, co Wam nie służy i żeby tego nie wpuszczać, ale nie ma tutaj agresji, nie ma tutaj takiej szorstkości w tym. Tu jest po prostu uszanowanie siebie przy równoczesnym uszanowaniu drugiej strony. I to też wynika z Waszego rozwoju, dlatego że przepracowaliście te głębokie rany, pracowaliście nad mechanizmami, dużo z tego może już zostało uzdrowionych i po prostu pewne zachowania już Was nie dotykają. Ludzkie zachowania nie są w stanie Was dotknąć. Do takiego stanu można dojść, uzdrawiając siebie. Dlatego ja mówię, że właśnie poprzez to dochodzimy do tej bezwarunkowej miłości. To jest jedna z metod pewnie, tak? Ale ja, przechodząc przez swój własny ból, jestem w stanie zrozumieć ból kogoś innego, doświadczenie kogoś innego, zwłaszcza jeżeli jest podobne, mechanizmy kogoś innego, w ogóle zaczynam rozumieć, jak to wszystko funkcjonuje. Stąd pojawia się to ogromne zrozumienie i ta przestrzeń miłości bezwarunkowej. I Wy tą przestrzeń będziecie poszerzać. Będą wybory i będą manifestacje, ale tak jak mówię, manifestujecie poprzez energię ufności i tworzenie przestrzeni. I
Czyli w ogóle, jeśli chodzi o miłość w takim szerokim sensie, to tutaj właśnie budujecie, poszerzacie, stąd też to widzę, przestrzeń tej miłości bezwarunkowej, tą przestrzeń świetlną, czy światła, te wysokie wibracje. Jest w tym bardzo dużo, słuchajcie, pokory, otwarte trzecie oko, łączenie się z tymi energiami pozaziemskimi, anielskimi, galaktycznymi, kosmicznymi itd., itd. itd., itd. I chronicie swojego serca, ale robicie to z miłością. Tak? Z miłością i z poszanowaniem tej drugiej osoby. Czekajcie, wyciągnę jeszcze jedną kartę. I wiecie co? I mam wrażenie, że jesteście... tutaj może być jeszcze proces właśnie odpuszczania tego bólu, który był. Pięć kielichów. Może być tak, że na końcu tego cyklu, w którym jesteście, to może być na przykład też związane z końcem roku, tutaj zostawiacie coś. Bo cesarzowa często oznacza albo partnerkę taką długoterminową, może oznaczać małżonkę czy męża, może oznaczać partnerkę czy partnera. Słuchajcie, tutaj ja mówię o karcie i widzę oczywiście kobietę, więc tak to opisuję, natomiast tutaj chodzi i o płeć żeńską i męską. Może być tak, że wy decydujecie się coś zostawić, bo macie przekonanie, że to jest dla wyższego dobra. Jeżeli tak jest, czy będzie, to będzie to decyzja w pełni świadoma i łączycie w tym też tą głębię duchową. I to może być dla Was bolesne, to może być dla Was trudny wybór, może być tak, że Wy to będziecie jeszcze później, że tak powiem, w pewien sposób przepracowywać, ale nie w takim sensie, że Wy tutaj przepracowujecie jakąś lekcję, tylko będziecie w procesie odpuszczania tego bólu. Bo to nawet może być taki wybór niekoniecznie związany z tym, że ktoś Was krzywdzi, że Wy jesteście nieszczęśliwi. Jeżeli jesteście, to chodzi o to, że nie czujecie już w tym spełnienia, że czegoś zaczyna Wam brakować, że czujecie, że Was dusza mobilizuje do tego, żeby pójść w jakimś innym kierunku, tak? Więc może być taka sytuacja, zaraz zobaczymy rezultat. Może być tak, słuchajcie, że jesteście w relacji i zmieniacie swoją postawę w tej relacji, czyli robicie więcej przestrzeni, nie naciskacie, nie prowokujecie niczego, odpuszczacie i przyglądacie się temu i w tym jest też przepracowywanie tego bólu, ale wy go ściągacie. Wy go ściągacie, ja tu widzę takie ściąganie serca, ale robicie to inaczej, bo może do tej pory było dużo targania, było dużo krzyku, było dużo wyrażania, było dużo komunikowania. Tutaj tego nie ma. Tu jest inny sposób na odpuszczanie tego bólu i jakby przestajecie kontrolować tą drugą osobę, tak? Może być też tak, że jesteście singlami, tutaj dojrzeliście do dojrzałej relacji i na taką się otwieracie i tak jak mówię, w tym chronicie swoje serce i nie wpuszczacie tego, co Wam się wydaje podejrzane, tak? Czyli nie wchodzicie w to samo błoto. Wieża. Wieża, odpuszczanie. No, będziecie tutaj w procesie, słuchajcie, manifestacji. Tutaj będzie odpuszczanie w tej energii miłości. Tutaj będzie wyobrażanie sobie, bo ta wieża mi się kojarzy nie tylko z pracą ze świadomością, czyli z takimi momentami oświecenia, ale również z takim wyobrażaniem sobie, snuciem pewnych wizji, tak?
czego ja bym chciała, czego ja bym chciał, jak chciałabym się czuć, jak chciałbym się czuć, tak? I tutaj jest ten proces odpuszczania, akceptacji. I taki taniec ze sobą i ze światem. Dwie monety. Tutaj może być też cały czas taki proces jakby wybierania. Czyli może Wy tutaj decydujecie się na pozostanie w tej energii, bo jesteście w procesie dokonywania wyboru. Albo ważycie Wasze opcje, albo cały czas przerabiacie to, czy ten wybór, pomimo tego, że on był świadomy, był wyborem dobrym, mogą się pojawić jakieś wątpliwości. Czekajcie. Jest tutaj odejście od czegoś albo pozwolenie na coś, żeby odeszło. Znowu mamy dwie buławy. Tu jest taka podróż, słuchajcie, bliźnięta. Dokładnie tak, jak to się pojawiało u barana chyba. Tu jeszcze jest praca z tymi pokusami. Ale myślę, że idzie ktoś w Waszą stronę. Ktoś na Was czeka. Ktoś się do Was rwie. Tutaj ten jednorożec. Macie z kimś połączenie telepatyczne i Wy idziecie w stronę tej energii. Tylko to się może zadziać, jak zostaną przepracowane pewne rzeczy. Wy musicie się zdecydować na to, żeby pójść w tą stronę, żeby tą energię spotkać. I oczywiście ta energia musi się zdecydować na to, żeby pójść w stronę Waszą. To może być ktoś nowy, to może być dla singli nowo poznana osoba lub osoba, którą znacie, ale do tej pory jakby nie manifestowało się to. To może być powrót kogoś, z kim byliście, to może być powrót partnera w taki sposób fizyczny, jeżeli doszło do separacji, ale też w sposób, tutaj może być oddalenie emocjonalne, więc zbliżenie się ponowne. Możecie mieć do czynienia z energią ognia, czyli baran, lew, strzelec. Możecie mieć do czynienia z energią ziemi, byk, koziorożec, panna. To są najbardziej do mnie, ryby też do mnie przemawiają, to są najbardziej do mnie przemawiające znaki, choć oczywiście nie trzymajcie się tego, tak? Nie trzymajcie się tego. Podróż w głąb siebie po to, żeby zamanifestować tą miłość, jakiej chcecie. Tą magiczną miłość. Tą magiczną miłość. I zobacz, 10 kielichów. Odnalezienie siebie i poprzez to odnalezienie miłości. Tak? I tutaj jest harmonia, tutaj po prostu są motyle fruwające, tutaj są ptaki świergotające, tutaj po prostu jest to spełnienie, po prostu błogość. Błogość. I to macie odnaleźć w sobie po to, żebyście mogli odnaleźć to z kimś. Bliźnięta. Dobra. Sprawy zawodowo-finansowe. I słuchajcie, tutaj możecie odnaleźć tą osobę, ja bardzo mocno, czy tą błogość, nazwijmy to. I wiecie, dlaczego to się będzie mogło pojawić? Bo Wy to odnajdziecie w sobie. Wy zrozumiecie, że Wy już nie potrzebujecie nikogo. Wam będzie dobrze ze sobą. I wtedy to się pojawi. Tu nie będzie tego pragnienia na zewnątrz. Wy to wykreujecie w sobie. I wtedy pojawi się ktoś. Chodzi mi już o taką relację, którą można zbudować na wartościowych fundamentach. Bo oczywiście w międzyczasie jeszcze może się ktoś tutaj pojawić. A, okej, zobaczcie. Jeszcze tutaj. Tak, mamy dwie postacie, a pomiędzy nimi wieża. Czyli może ta wieża musi się zadziać pomiędzy Wami i kimś, żebyście mogli do siebie powrócić w tej czystej formie. O. Dobra.
Jest jakiś wybór, słuchajcie, macie dużo wyborów, widzę na bliźnięta, macie jakiś wybór. Znowu, słuchajcie swojej intuicji, wejdźcie w swoją moc. Dziesięć, osiem. Okej. Macie jakiś wybór, mam wrażenie. Tak. Macie albo dwie opcje, albo dwie ścieżki. I tutaj zadziewa się ten wybór. Upewnijcie się, że jest to wybór z poziomu mocy. Silna wola tutaj gra, odgrywa bardzo dużą rolę. Ten rydwan to jest silna wola, to jest determinacja, to jest wiara w swoje możliwości. Ja panuję nad sobą i ja zmierzam do swojego celu. W tym wszystkim oczywiście macie ogromne połączenie ze sobą, tak? I kierujcie się swoją, skierujcie się intuicją, łączcie intuicję, rozpoznawajcie to, co świat Wam przekazuje poprzez różne sytuacje, znaki, symbole, wydarzenia i tak dalej. I tutaj mam wrażenie, że jeżeli jesteście w takiej sytuacji dokonywania wyboru, może trochę jesteście zagubieni, to wkrótce wejdziecie w moc. Albo tego poszukiwać i działać z mocą. Słuchajcie, powstrzymuje Was przed osiągnięciem sukcesu, jeżeli tak jest, Wasz własny umysł. Sami stawiacie sobie ograniczenia, sami z jakiegoś powodu nie wierzycie w siebie, sami podważacie swoje umiejętności, albo znajdujecie się w sytuacji pozornie bez wyjścia, ale to Wy tworzycie to uwięzienie. Wasze myśli to tworzą. I z tego będziecie się uwalniać. Teraz może być to związane z podświadomym wchodzeniem w rolę ofiary, albo lubicie być w pozycji ofiary. Słuchajcie, to jest ego. To jest ego. Ego może być umiejscowione w arogancji, ego może być umiejscowione w cierpieniu. Albo bierzecie na swoje barki rzeczy, które nie są wasze. Czujecie się odpowiedzialni za czyjeś na przykład sprawę, za czyjeś ciężary, za czyjś dobrobyt. I zapominacie w tym o sobie. Może tego dotyczy wybór. To nie musi być taki wybór, słuchajcie, czy ja pójdę do tej pracy, czy do tamtej. Tak? To może, to jest oczywiście w jakiś sposób z tym związane, ale za tym jest szersza, głębsza prawda. Czy ja pójdę w mechanizm, czy ja pójdę w moją prawdę, w moją autentyczność, w to, czego tak naprawdę pragnę. To może być to. I tutaj słuchajcie swojej intuicji i działajcie z mocą. Te konie, Wy macie panowanie nad tymi koniami. To nie jest tak, że one sobie pędzą i Wy po prostu razem z nimi. Wy tym sterujecie. Tak? Czyli Wy macie władzę nad sobą. Więc zrzucacie jakiś ciężar. I to może być oczywiście związane ze zmianą podejścia w pracy. Może być tak, że się decydujecie na przykład na zmianę kierunku Waszej kariery. Może decydujecie się wyjechać na przykład za granicę. Może być tak, że podejmujecie się pójść w stronę swojej własnej działalności. Wy tu działacie z mocą. Tak? I nikt nie jest w stanie Was tutaj złamać. Nikt ani nic. Wy sterujecie tym kołem fortuny. Wy sterujecie tym kołem fortuny. Bierzecie odpowiedzialność za swoje życie. Tak? I wszystko się wtedy prostuje. Wszystko się wtedy prostuje.
Słuchajcie, co ja tutaj widzę z takich spraw zawodowych? Jakie obszary mi przychodzą do głowy? To może być rolnictwo, to może być ogrodnictwo, to mogą być prace takie, że tak powiem, porządkowe, na przykład, nie wiem, związane z czyszczeniem ulic, z zajmowaniem się tym, żeby był porządek w mieście, prawda? Tu mogą być, słyszę, służby mundurowe, tu mogą być firmy transportowe, firmy samochodowe, tu mogą być nieruchomości, ale również, słuchajcie, taka praca z domu. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, otwieracie coś w domu. Macie jedno pomieszczenie na przykład dla klientów albo prowadzicie działalność z domu poprzez internet. Coś takiego też mi się tutaj pojawia. W ogóle taka praca związana z internetem, nie stricte, tylko poprzez internet. Czyli coś oferujecie, przekazujecie drogą internetową, że tak powiem, sprzedaż internetowa. I wy idziecie w jakimś kierunku nowym dla siebie i jest w tym spełnienie, jest w tym harmonia, jest w tym uporządkowanie, jest w tym sukces, bo cztery buławy to jest sukces. I może być tak, że na początku roku jest jakaś chwiejność finansowa, tak to widzę w tych dwóch buławach. Natomiast wydaje mi się, że już z wiosną te finanse zaczynają się poprawiać i to dzięki waszej postawie. Tutaj, słuchajcie, może być awans. Awans, czyli albo otrzymujecie awans w pracy, albo otrzymujecie nową propozycję, albo wy się decydujecie na jakiś nowy krok. Awans nie musi oznaczać zmiany stanowiska. To mogą być większe finanse, bo to mogą być większe finanse, to może być większe poczucie spełnienia, to może być to, że ja robię coś, co kocham, tak? Dla każdego z was to może być coś innego. Może się ten awans objawić inaczej. I słuchajcie, w tym roku 2023 wy dążycie do sukcesu. I ten sukces osiągacie. I to nie jest tak, że to jest już rozbudowane, rozwinięte. Nie, ja tutaj widzę początek, ale to jest dobra droga. To jest dobra droga. Chciałam jeszcze zobaczyć te tutaj dwie buławy. No, konflikt. No, wchodzicie w moc jak nic. Wy tutaj, słuchajcie, bliźnięta, macie dość już tych kłótni, rywalizacji, dyskusji, próby przekonania siebie nawzajem. Wy w tym już nie chcecie brać udziału. Tutaj zwracacie uwagę na coś innego, na nowy potencjał. Coś was tutaj, coś zwraca waszą uwagę i wy decydujecie się w to pójść. Może to też przyjść od kogoś, kto jest, że tak powiem, w mocy. Tutaj może być, nie wiem, szef jakiegoś przedsiębiorstwa, ktoś na wyższym stanowisku i tutaj po prostu jest jakaś propozycja, choć ja bardziej odczuwam to jako waszą energię. Chcecie zbudować swoje bezpieczeństwo, również materialne, bo tutaj mamy energię byka, kapłan, tak? To jest oczywiście duchowość, ale też oznacza byka, a byk, on mi się rzuca tutaj w oczy, dlatego że ja tutaj widzę te rogi i po prostu byk to jest docenienie dóbr materialnych, więc ja mam wrażenie, że wy dążycie do tego, żeby to zamanifestować i robicie to z mocą. I robicie to z mocą. Może być też tak, że robicie tutaj, wchodzicie z kimś w jakąś współpracę, tak? Też tak może być. Dość mocno tutaj do mnie przemawia ten byk, szczerze mówiąc. Dobra, co dalej? Rada na ten rok. Na kolejny rok. Za dużo. No, widzicie, zobaczcie, co się dzieje. A co się dzieje? Co tu się dzieje? Wypadają mi te karty po prostu. Dobra,
Ok, to się odwróciło, bierzemy. Dobra, to słuchajcie, to się bardzo mocno wiąże z tym, co powiedziałam. Żeby osiągnąć to, czego chcecie, może trzeba będzie coś odpuścić. To jest taka karta, która mówi o poświęceniu, ale nie w takim sensie, że wy się poświęcacie dla kogoś albo dla czegoś i stajecie się tą ofiarą tej sytuacji. W sumie tego nie chcecie, ale czujecie, że musicie. Nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że wy podejmujecie świadomy wybór poświęcenia czegoś, żeby pójść w stronę czegoś innego, tak? Czyli na przykład może być tak, że macie już gdzieś, nie wiem, mieszkanie czy dom i nagle dostajecie pracę, nie wiem, na drugim końcu kraju i bardzo chcecie tej pracy. Czujecie, że to jest dobra rzecz dla Was, ale trzeba się wyprowadzić, a Wy ten dom kochacie, tak? I teraz co zrobicie? To jest oczywiście tylko przykład. Ale ta karta mówi o tym, że trzeba będzie coś poświęcić, żeby pójść w jakąś stronę. Trzeba będzie, nie trzeba będzie. No, to już po prostu będzie zależne od Was. Pamiętajcie, że na końcu to Wy podejmujecie decyzję i ta decyzja ma być zgodna z Wami. Wy jesteście za to odpowiedzialni. Nieważne, co powie ktoś, nieważne, co powie wróżka, przyjaciel, członek rodziny, partner, czy jeszcze ktoś inny, oczywiście możecie wziąć to pod uwagę i warto wziąć to pod uwagę, podejść do tego z szacunkiem, natomiast na końcu zawsze to skonsultować ze sobą. Zawsze. Bo wtedy nie ma wyrzutów do kogoś, że a ty mi tak powiedziałeś, albo ty mi tak powiedziałaś. Nie, wy podejmujecie decyzję. Jeżeli wy się kierujecie czyimś zdaniem, a nie waszym, no to nie macie, nie ma prawa wtedy do tego, żeby kogoś zrzucić za to odpowiedzialność, bo to jest na końcu wasza decyzja. Dobra. Okej, to jest jeszcze trochę coś innego. Nie jesteś w stanie osiągnąć rezultatu, którego chcesz, jeżeli nie będziesz działać zgodnie z Twoimi intencjami. To nie jest tak proste jak chcenie czegoś, chcenie, żeby się coś wydarzyło, albo wierzenie w to. Żeby się coś wydarzyło, trzeba dokonać jakiegoś działania. I to działanie... Czyli żeby coś się mogło zamanifestować, to trzeba pójść w tym kierunku i liczyć się z tym, że może po drodze trzeba będzie coś poświęcić. Może. Ja nie mówię, że tak będzie. Może. Czyli to jest to. Słuchajcie, działajcie, idźcie w tym kierunku. No właśnie, bo tu jest ta wymiana energii, czyli idźcie w tym kierunku, liczcie się z tym, że coś może trzeba będzie poświęcić, tak? Czyli jeżeli na przykład macie fajną pracę, ale już Was nie satysfakcjonuje, czujecie się po prostu znudzeni, czujecie, że tam nie wzrastacie i chcielibyście pójść w kierunku czegoś innego, to co Was powstrzymuje? Słuchajcie, ja wiem, że to są słowa, które ja wypowiadam i łatwo się mówi, w praktyce to wygląda zupełnie inaczej, sama tego doświadczam. Mówię to szczerze i uczciwie, tak jest. Pójście za czymś nie zawsze jest łatwe. Prawda nie zawsze jest łatwa. Wiedza wiedzą, praktyka praktyką, ale tutaj jest ta sugestia, tak? Pójść w tym kierunku, jeżeli uważacie, że to jest dla Was dobre, zrobić jakieś kroki, liczyć się z tym, że może trzeba będzie coś poświęcić, bo wszystko, czego pragniesz, wymaga jakby pewnego zwrotu od Ciebie, tak? Czyli jakby tu następuje pewna wymiana energetyczna, tak? Okej. I to poświęcenie może po prostu być tylko i wyłącznie pracą, którą trzeba włożyć w to. Dokonać jakiegoś wysiłku, czy mentalnego, bo to może być na przykład, ja muszę teraz się podjąć jakiegoś nowego kursu. No to jest wysiłek, trzeba zrobić ten krok. No i teraz codziennie wieczorem 2 godziny z głowy, tak? A mogłam mieć wolne. Ale może to jest konieczny krok i może tym jest to
poświęcenie, trzeba zrobić jakiś wysiłek, a może trzeba będzie coś odpuścić. Ok, dobra, na sam koniec wyciągamy kartę, która nam powie o niespodziance, która może do Was przyjść w kolejnym roku. Okej. Próbuję zrozumieć, co do mnie tutaj przychodzi. A, słuchajcie, niszczymy o zdrówko. Zdrówko. Nie, że coś tam będzie się działo, tylko po prostu na co zwrócić uwagę. Plecy. Plecy. Obszar głowy. Nerwowość. Może się pojawić nerwowość, może pojawić się stres. To może przynieść na przykład rezultat taki, że wchodzimy w konflikt. Więc tutaj zwrócić uwagę na to, słuchajcie. To bardzo mocno do mnie przemawia. Serce, bo to też jest połączone ze sobą, czyli ciśnienie, serce, obieg krwionośny. Równowaga. Plecy, głównie tutaj krzyże, ten obszar krzyżowy, że tak powiem. I zwróćcie uwagę na dietę, bo może się pojawić po prostu takie zajadanie stresu albo objadanie się na przykład słodyczami. Myślę, że cukier trzeba tutaj dawkować rozsądnie i próbować się zatrzymywać, jak będzie to objadanie się, tak? I zwracać uwagę na przykład, słuchajcie, na takie krzyżowanie się, bo może być tak, że na przykład bierzecie jakieś lekarstwo, po czym bierzecie inne i to po prostu ze sobą nie współpracuje i osiągacie efekt uboczny, więc tutaj też zwrócić uwagę na to, co zażywacie, jakie suplementy, czy jedno nie wyklucza drugiego, tutaj na to zwrócić uwagę, tak? Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że niespodzianką będzie po prostu rozbicie się ego. Nie wiem, czy to jest wystarczająco dobra niespodzianka. Powiem Wam, że po prostu jesteście pierwszym znakiem, przy którym po prostu nie otrzymuję informacji odnośnie niespodzianki. Może po prostu ta niespodzianka będzie prawdziwą niespodzianką, czyli ja Wam nie mam mówić tego, czym to będzie. To będzie coś niespodziewanego. Coś może przyjść niespodziewanie. I jakby rozbić połowę Waszego świata. Czyli nagle, może nie wszystko, ale duża część tego, co widzieliście, okazuje się w jakiś sposób może nieprawdziwe, może rozumiecie, że jakby to był Wasz punkt widzenia, Wasza percepcja. Coś takiego mi się tutaj pojawia, ale pojawia mi się też na przykład taki dzień spędzony na lodowisku, widowisko na lodowisku. Może być też wizyta w takim salonie. Widzę taki salon, w którym się dba o piękno. To może bardziej dla kobiet, choć niekoniecznie. Tutaj widzę takie, nie wiem, jakiś masaż głowy na przykład, masaż twarzy. Twarz widzę, więc co, takie zadbanie o swoją twarz, czyli masaż twarzy, może jakiś zabieg na twarz. Może jakieś tam mikrodermy, makrodermy, złuszczania, niezłuszczania, peelingi, maseczki. Coś, po czym poczujecie się młodziej, piękniej, poczujecie się bardziej zrewitalizowani. Taki zabieg w jakimś salonie i to będzie niespodzianka, czyli po prostu przyjdzie z zewnątrz. Albo stwierdzicie, że sobie to fundujecie, bo macie dzisiaj ekstra kasę, więc czemu nie? Może tutaj też być zakup nowego samochodu na przykład. To też już gdzieś się pojawiło.
Patrzę, czy coś jeszcze. Patrzę, czy coś jeszcze. Chyba nie. Dobra, to jest wszystko dla Was, bliźnięta, słuchajcie. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do śledzenia mojego profilu na Instagramie, na Facebooku. Może już to mówiłam, jeżeli się powtarzam, to przepraszam. Zachęcam do wspierania mojego kanału poprzez link PayPal lub Buy Coffee Too. Z góry Wam bardzo serdecznie dziękuję. Ściskam Was mocno. Zapraszam na raz kolejny. Do usłyszenia. Pa, pa.